Jakie poważne zarzuty pierwszej prezes Sądu Najwyższego pod adresem marszałka Hołowni. Jako komentarz powiem, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska na antenie Radia Z m.in. odnosiła się do zarzutów związanych ze spotkaniem pierwszej prezes SN z prezydentem Andrzejem Dudą, niedługo po decyzji sądu w sprawie doprowadzenia Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego do aresztu. Punktowała też działania marszałka Sejmu Szymona Hołowni. To bardzo oryginalny pomysł, że pan prezydent, dowiedziawszy się o postanowieniu sądu rejonowego, wskakuje w limuzynę, jedzie do mnie, do wybitnego znawcy prawa karnego, w szczególności prawa łaski. To oczywiście sarkazm. Było spotkanie. Znam pana prezydenta od ponad 17 lat i byłabym hipokrytką, gdybym się zapierała tej znajomości. Odwiedzaliśmy się i odwiedzamy od czasu do czasu, również prywatnie. Ja byłam u pana prezydenta i pani prezydentowej w Krakowie, para prezydencka od czasu do czasu bywa u mnie, powiedziała pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska, zapytana o spotkanie z prezydentem Dudą w jej domu, po decyzji sądu w sprawie doprowadzenia Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego do aresztu. Dodała, że można powiedzieć, że z obecnym prezydentem są przyjaciółmi. Podobnie zresztą jest z panem Kamińskim. Odwiedził mnie tego dnia, ponieważ byłam po dość skomplikowanej operacji, przyjechał w drodze na jakieś wydarzenie publiczne, by zapytać o zdrowie. Spotykaliśmy się, spotykamy i będziemy się spotykać, zaznaczyła. Nigdy pan prezydent nie poprosił mnie o nic niestosownego, co zaburzałoby trójpodział władzy, zastrzegła. Czy prezydent podczas spotkania zapytał pierwszą prezes Sądu Najwyższego o sprawę Kamińskiego i Wąsika? Nie zapytał mnie, bo wie, że się na tym po prostu nie znam. Pan prezydent ma swoich doradców. Pan prezydent odwiedził mnie tego dnia, ponieważ byłam po dość skomplikowanej operacji. Po prostu przyjechał w drodze na jakieś wydarzenie publiczne, żeby zapytać o zdrowie. Robił tak nieraz. Spotykamy się, spotykaliśmy się i będziemy się spotykać, odpowiedziała Małgorzata Manowska. Pierwsza prezes SN stwierdziła, że zarzuty dotyczące wizyty prezydenta w jej domu to w istocie próba przykrycia ekscesu pana marszałka i prezesa Izby Pracy. Była wyraźna prośba, by prezes wyznaczył odpowiedni skład. Nie miał do tego prawa. Marszałek Sejmu złamał na pewno reguły trójpodziału władzy. Jest organem ocenianym przez Izbę Kontroli i organ nie powinien prosić o wyznaczenie właściwego składu. Złamał przepisy regulaminu i zasady etyki, prezes Izby Pracy mówił. Manowska, Wąsik i Kamiński nadal mają mandaty poselskie. Małgorzata Manowska zaznaczyła, że w jej opinii Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wciąż mają ważne mandaty poselskie. W moim przekonaniu mają mandaty poselskie, gdyż Izba Kontroli uchyliła decyzję pana marszałka. Drugie orzeczenie Izby Pracy dotyczy tylko pana posła Kamińskiego, to po pierwsze. Po drugie, zostało wydane w warunkach nieważności, gdyż ta kwestia była objęta powagą rzeczy osądzonej, powiedziała. A co ze stanowiskiem przedstawicieli koalicji Donalda Tuska, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN nie jest sądem? Mamy artykuł 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, tak zwana zasada legalizmu, każdy organ publiczny powinien działać w granicach prawa i swoich kompetencji. Nie jest kompetencją ani pana marszałka, ani pana premiera stwierdzanie, czy jakaś izba, czy jakiś sąd jest sądem, czy nie jest sądem, podkreśliła. Według pierwszej prezes Sądu Najwyższego obecna sytuacja w SN jest chaotyczna. Powiedziałbym, że to jeszcze jest chaos. Aczkolwiek stanowisko naszych starszych służbą w SN kolegów ewoluuje, gdyż początkowo twierdzili, że jesteśmy sędziami, ale nie powinniśmy orzekać, odbywaliśmy wspólne zgromadzenia, kolegia. W tej chwili słyszę, że nie będą brali udziału w zgromadzeniach, kolegiach. Sama się gubię. Moim zdaniem zmierzamy do katastrofy. Polskie społeczeństwo zachowuje się jak dwa wrogie plemiona i proszę zwrócić uwagę, że trwa to już około 20 lat, mówiła. Jak widać, ślepe wykonywanie poleceń polityków może kończyć się bardzo źle. Czy twoim zdaniem zarzuty pierwszej prezes SN pod adresem Szymona Hołowni są poważne? Dziękuję, że jesteś, subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.